Jeśli to zauważysz, oznacza to, że źle podlewasz storczyka. Czy wiesz, jak podlewać storczyki, aby robić to dobrze? Okazuje się, że ja przez kilka lat robiłam to źle. Moje koleżanki też nie wiedziały, jak podlewać storczyki. Kiedy im to pokazałam, zaczęły je podlewać tak samo jak ja. Od tego momentu ich storczyki dostały drugie życie i zaczęły kwitnąć jak szalone. Na sam początek musimy spojrzeć na Doniczkę. W przeźroczystych osłonkach widać wszystko. Jeśli storczyk ma białawe korzonki, oznacza to, że jest moment na podlanie go. Tak jak tutaj. Jeśli zauważymy mech bądź krople wody na osłonce wewnątrz, oznacza to, że storczyk nie jest jeszcze do podlania. Ma jeszcze wystarczająco dużo wilgoci. Aby dobrze podlać storczyki, uszykuj miskę, włóż w nią storczyka i podlej dokładnie doniczkę. Tak, aby w każdym miejscu znalazła się woda. Jeśli są zimne noce, uważaj, żeby nie podlać stożka. Jeżeli popełnisz ten błąd, storczyk może zgnić. W misce z wodą zostawiamy kwiat na pół godziny, aby dobrze się nawodnił. Po tym czasie możemy wyciągnąć kwiat. Powtarzaj to średnio, co dwa tygodnie. Pamiętaj o tym, co wspomniałam wcześniej. Jeżeli zauważysz mech, to znaczy, że przelewasz storczyka i musisz go przesuszyć. Jedna łyżeczka wystarczy. Nawet najsłabszy storczyk odżyje i zakwitnie. Uratujesz każdą orchideę, która ma chociażby jeden żywy liść, wyrośnie na zdrową roślinę, a potem rozkwitnie jak nigdy. Każdy, kto ma w domu storczyki, wie, że czasami któryś kwiat zmarnieje. Nie musisz go jednak wyrzucać, wystarczy pobudzić go do życia. Oczyść go z wszystkich żółtych liści i zgniłych korzeni. Weź czosnek, uszykuj cztery ząbki. Pokrój je na drobne kawałki. Czosnek to naturalny antybiotyk. Storczyki uwielbiają nawóz z niego. Pokrojone ząbki czosnku wrzuć do litrowego słoika. Zalej go ciepłą wodą. Dodaj jedną łyżeczkę miodu. Miód chroni rośliny przed patogenami. Wymieszaj. Zamknij słoik i odstaw na cztery godziny. Taki czosnek z miodem uratuje każdego storczyka. Najpierw jednak odceć płyn do większego naczynia. Dolej litr zwykłej wody. Do miski włóż storczyka i zalej go rozcieńczoną wodą z czosnku i miodu. Zostaw go na 20 minut. Po tym czasie wyjmij go i posadź do doniczki. Podlej go wodą, w której się moczył. Oczyść liście i odstaw storczyk. Szybko zacznie wypuszczać nowe korzenie. Resztę wody możesz wykorzystać do podlania i przemycia liści innych storczyków. Taką odżywkę stosuj co parę tygodni. Każdy storczyk dzięki niej się ukorzeni i rozkwitnie. Raz w tygodniu zrób storczykowi opatrunek. Wypuści nowe pędy i pąki. Użyj dwie skórki z banana. Włóż je do dużego blendera. Zalej je litrem wody. Zamknij i włącz blender. Zmiksuj skórki. Przelej wodę z zawartością do dużego słoika o pojemności minimum jednego litra. Zakręć słoik. Nakryj go ciemnym ręcznikiem lub szmatką. Odstaw na jedną dobę. Tak przygotujesz odpowiedni nawóz do storczyków. Następnego dnia przygotuj małe sitko. Wyłóż na nie gazę. Samo sitko może nie wystarczyć, dlatego użyjemy jeszcze gazy. Kiedy będziesz już miał sitko z gazą, przeceć nawóz ze skórek banana. Wyciśnij resztkę płynu z pulpy bananowej. Jej nie będziemy potrzebować. Interesuje nas sama woda. To ekologiczna i wartościowa odżywka. Jeśli odpowiednio jej użyjesz, twój storczyk rozkwitnie jak nigdy. Uszykuj płatki kosmetyczne. Teraz przyjrzyj się łodydze kwiatowej. Jeżeli widzisz na niej takie zgrubienia, to one właśnie są godne uwagi. Namocz wacik w nawozie, delikatnie wyciśnij go, przyłóż go w tym miejscu, owiń i zepnij spinką. Weź kolejny wacik i zrób to samo na kolejnym oczku na pędzie kwiatowym. Takie opatrunki pobudzą storczyki do wypuszczenia nowych odnóg kwiatowych. Jedną już taką mam tutaj. Po sześciu godzinach zdejmij waciki. Rób tak co tydzień. Po kilku tygodniach będą się formować i rozwijać nowe pąki kwiatowe, pozostałą wodą bananową przemywaj liście storczyka. Ten nawóz jest też idealny do podlewania go. Podaj storczykom te liście sprawią, że twoje orchidee będą kwitły przez cały rok, zachwycą cię pięknymi, dużymi kwiatami, których ilość ciężko będzie zliczyć. Kwiaty będą pojawiać się jeden po drugim, zobaczysz też mnóstwo nowych pąków. Na łodygach będzie ich przybywać z każdym dniem. Pojawi też się sporo nowych, zdrowych korzeni. Odpowiednia odżywka nie tylko wzmocni storczyki, ale i pobudzi je do kwitnienia. Stosowana regularnie zdziała cuda. Prosty, ale wyjątkowy nawóz przygotujesz z tych liści to są liście laurowe. Użyj około dziesięciu takich liści, rozdrobnij je i wrzuć do naczynia. Dodaj do nich trzy łyżki ryżu. Wlej pół litra wrzątku i zamknij naczynie. Odstaw na dwie lub trzy godziny. Po tym czasie przelej miksturę do blendera i zmiksuj. Odcedź płyn przez sitko, dolej dwa i pół litra wody. Takiego nawozu używaj do podlewania storczyków. Będą zdrowsze, silniejsze i zaczną rozkwitać. Ta odżywka zawiera wiele minerałów takich jak potas, wapń i magnez. Nawozem z liści laurowych i ryżu możesz też przecierać liście storczyków lub je spryskiwać. Każda z tych metod sprawi, że storczyk odżyje, będzie pięknie rósł i kwitł. Wsyp garść storczykowi. Ten nawóz sprawi, że obficie zakwitnie. Możesz mieć w domu tak pięknie kwitnące storczyki, jeśli tylko podasz im odpowiednie suplementy. Pokażę ci zaraz, jak zasilać storczyki. Dzięki tej odżywce wypuszczą wiele nowych pąków będą zdrowe i silne. Pojawią się nowe pędy kwiatowe również na starych łodygach. Poznasz dwa sposoby, które stosuję do zasilania storczyków jednym produktem. Oto pierwszy sposób. Około szklanki ryżu wsyp na patelnię i włącz kuchenkę. Podgrzewaj go na suchej patelni przez około 3 minuty. Ma się lekko uprażyć, ale nie spalić. Kiedy trochę ostygnie, przesyp ryż do blendera. Zmiel ziarna ryżu. Przesyp taką mąkę ryżową do słoiczka. Tak możesz ją przechowywać i pobierać odpowiednią ilość do nawożenia storczyków. Biorę łyżkę zmielonego ryżu i wsypuję do miski. Następnie zalewam go wrzątkiem. Mieszam i pozostawiam do ostudzenia. W tym czasie woda pobierze z ryżu wiele minerałów. Możesz też użyć zmielonego ryżu z wodą na zimno. Do szklanki z łyżeczką zmielonego ryżu wlej wodę. Zostaw na jakiś czas, aby woda pobrała to, co najcenniejsze z ryżu. I taką wodą możesz podlewać storczyki. Dzięki takiemu nawozowi storczyk się wzmacnia. Do każdej doniczki możesz dać co najmniej pięć łyżek. Wystarczy to robić raz w miesiącu. Drugi sposób jest tradycyjny, z sypkim ryżem. Zalej ryż wodą i odstaw. W tym sposobie też możesz użyć ciepłej lub zimnej wody. W przypadku zimnej wody, zawsze zostaw ryż w wodzie na dłużej. Takiego nawozu używaj regularnie, zwłaszcza kiedy storczyki mają pąki kwiatów. Dzięki temu sposobowi będziesz miał piękne kwiaty. Wystarczy jedna łyżeczka tej przyprawy, żeby storczyki obsypały się kwiatami. Ten trik jest stosowany przez hodowców orchidei. Dzięki niemu ich kwiaty kwitną cały rok. Żółte liście i zwiędłe łodygi mogą być oznaką groźnych grzybów. Okazuje się, że czosnek to sekretny składnik, który świetnie sprawdza się jako nawóz dla storczyków. Zawiera on wiele minerałów, takich jak fosfor, żelazo i potas. Ma również działanie antygrzybiczne i antybakteryjne, dzięki czemu działa jak parasol ochronny przed owadami i roztoczami. Weź trzy ząbki czosnku i wyciśnij przez praskę. Następnie zalej litrem wody i zostaw na noc. Następnego dnia wlej miksturę do doniczki. Po 30 minutach wylej z niej nadmiar nawozu. Czosnkową wodę można również przelać do spryskiwacza i zraszać nią liście. Zapach czosnku oraz jego działanie antygrzybiczne chroni roślinę przed chorobami i szkodnikami. Dla osób zabieganych jest też prosty przepis z czosnkiem granulowanym. Wystarczy dodać łyżeczkę przyprawy do litra wody. Następnie wymieszać miksturę i podlać nią rośliny. I gotowe. Wywary z czosnku służą nie tylko do ochrony, ale także wspomagają wzrost i kwitnienie. Czosnek działa odżywczo. Zawiera substancje aktywnie oraz pierwiastki pokarmowe. Wystarczy nawozić nim orchideę minimum raz na dwa tygodnie, by zaczęła ponownie kwitnąć. To jedyny nawóz, jaki stosuję do moich storczyków. Dosłownie uginają się pod kwiatami.